Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska przybyła do Wielunia na zaproszenie burmistrza Janusza Antczaka. Jedyną drogą rozwoju jest ciągłe podnoszenie poprzeczki. Jedyną miarą sukcesu jest wysiłek, jaki włożyliśmy, aby go osiągnąć. I dzisiaj ci, którzy po zwycięstwie spoczęli na laurach, są już martwi. Żeby nie być martwym, to chciałbym uzyskać informację taką też na tą chwilę, myślę, dla nas ważną, samorządowców, ludzi biznesu i nie tylko, w jakim kierunku zmierzają negocjacje, na co mamy być jako samorządowcy, ludzie tutaj nadzwyczajnie przedsiębiorczego terenu Wielunia i okolicy otwarci, dlatego że liczymy i wierzymy głęboko, że pani minister uda się wynegocjować, że ta perspektywa 14-20 rok jest jakby w zasięgu ręki i faktycznie będzie to realne i możliwe. Włodarz miasta w krótkim wystąpieniu podsumował m.in. projekt wzmocnienia roli Szlaku Bursztynowego. Partnerzy było 10, Archidiecezja Częstochowska, Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy, Lasy Państwowe, Gospodarstwa, czyli wzięliśmy również państwowe jakby tutaj instytucje, Fundacja Informatyki Zarządzania i gminy z powiatu wieluńskiego, Biała, Moksko, Osjaków, Wieszczas i Wieluń. No i zaczęło się w 2008 roku. Projekt opierał się na trzech osiach: infrastruktura transportowa, gospodarka, innowacyjność i przedsiębiorczość, bo tutaj chcieliśmy powiedzieć o usługach turystycznych, no ale to też to, co determinowało ten głównie projekt, wiązało się z ochroną i zachowaniem dziedzictwa, czyli infrastruktura społeczna. Myślę o tych kościółkach, które zostały zrewitalizowane. Na spotkaniu, jak widać, nie zabrakło samorządowców, ale też szefów lokalnych firm. O czym mówiono? O bardzo ważnej sprawie, możliwościach pozyskiwania funduszy unijnych w latach 2014-2020. To, jak powiedziała minister Bieńkowska, będą drugi i zarazem ostatnie tak duże unijne pieniądze dla Polski. Opieramy się na dwóch podstawowych rzeczach. Konstruując programy, będziemy się opierali, będziemy mieli w głowie dwie podstawowe rzeczy. Po pierwsze, każdy obszar w Polsce, czy to województwo, czy też gmina, powinien znaleźć, i wydaje mi się, że jak się bardzo poskrobie, tak jak tutaj widać, to się znajduje w różnych miejscach, powinien znaleźć taki punkt, który ma na miejscowym terenie jakieś korzenie. My to nazywamy silne punkty, ale po prostu takie, które już coś tutaj jest, trzeba je wzmacniać, wokół nich obudowywać jakby pomysły na przyszłość, czy budować pomysły na przyszłość. W kolejnym unijnym rozdaniu praktycznie w ogóle nie przeznaczono środków na drogi lokalne czy służbę zdrowia i oświatę zdrowotną. Zdecydowanie więcej pieniędzy zostanie natomiast przeznaczonych na energetykę. Bardzo bym chciała podkreślić, i zawsze to mówię, że nie ma co narzekać na to, że komisja w jakiś sposób wymusza na nas trochę inne przekierunkowanie tych pieniędzy, nie jakieś dramatycznie inne. Natomiast w niektórych momentach, że zaczynamy bardziej mówić o nauce, to znaczy, no powiedzmy, ja to mówię dość prostacko w ten sposób, że obecny budżet to był budżet infrastrukturalno-przedsiębiorczo-naukowo-innowacyjny. Następny budżet to jest budżet przedsiębiorczo-naukowo-innowacyjno-infrastrukturalny. To nie znaczy, że na czystą infrastrukturę będzie pieniędzy mniej, ponieważ pieniędzy w puli będzie więcej. Natomiast procentowo zdecydowanie tak. Na spotkaniu nie zabrakło również pytań od radnych i przedsiębiorców. Jan Kępiński upomniał się m.in. o obwodnicę Wielunia, choć tak naprawdę pytanie to w głównej mierze adresowane powinno być do ministra transportu. Minister Bieńkowska mimo wszystko zabrała głos w tej sprawie. Mamy w Polsce bardzo dużo dziur w drogach ekspresowych. My musimy mieć na koniec 2020 roku jakby siatkę dróg, które łączą ekspresowych, które łączą Warszawę z miastami wojewódzkimi i miasta wojewódzkie między sobą. Natomiast ja bym tu nie była tak dogmatyczna, ale ja panu w tej chwili obwodnicy nie obiecam, bo wie pan, dlaczego taki jest problem, że wszyscy obiecywali, a nie mieli pieniędzy. Znaczy, nie można obiecywać, jak się nie ma pieniędzy. Obiecywać, że obwodnica będzie w 2000 roku, można, jak się ma na nią pieniądze na wszystkie lata. I dlatego ja w tej chwili tych pieniędzy absolutnie nie obiecam, natomiast rzeczywiście jest problem obwodnic w kraju. Minister Nowak, jak powiedziałam, powiedział dość dogmatycznie, że nie będzie budował obwodnic, bo będzie tylko uzupełniał tę siatkę. Ja bym tego tak, znaczy chwileczkę, to też ode mnie troszkę zależy, tak? Czy będzie, czy nie będzie, no, budował tę siatkę. Absolutnie zgadzam, że to powinien być nasz priorytet.